Po co ci tyle budek lęgowych dla ptaków? A wiesz, mają dwa zastosowania. Tak, ptaszki się tam wylęgają, wychowują, wylatują. A na jesień, zimę i wiosnę są to budki, tak żeby ptaszki inne miały gdzie spać. A głównym powodem jest to, że to prawdziwi strażnicy mojego ogrodu. Tego świerka, na przykład sikorki, teraz o tej porze chronią przed tym, żeby nie było wylęgu dużej masy gąsienic. Tych gąsienic nie, tych mszyc, bo świerki srebrną mszycę bardzo lubią. Tak, i na innych roślinkach zbierają teraz jajeczka od innych szkodników. Latem, jak w tej budce wylęgnie się taka banda sześciu pisklaków, to te biedne szpaki, sikoreczki, wróbelki, pliszki i różne tam inne zbierają dziennie tyle gąsienic, żeby to towarzystwo nakarmić, że nic tu nie ma prawa mi moich roślinek zjeść. Potem lęgą się dudki w większych budkach i one pilnują mojego trawnika, żeby tam żaden pędrak nie przeżył. Wybierają wszystko dokładnie i do końca. Tak. Potem inne jeszcze ptaszki, które już te pierwsze odlecą, przylatują drugie. Zimno, chłodno, ponuro, śnieg, lód. One sobie tam nocują, nieraz ze dwa dni nie wychodzą z tego, ale jak już słoneczko przyświeci, jak wyjdą, to zbierają te owady, które jeszcze są, które mają formy przetwarnikowe albo zimują pod korą i po prostu pilnują tego, żeby populacja tych owadów na wiosnę nie była zbyt duża, żeby wielkie szkody zrobiła w moim ogrodzie. No, a jeszcze jeden powód jest taki, że lubię bardzo ptaszki, lubię ich śpiew, lubię ich trele, nawoływania się, bo co, tak to by było tylko, że słychać szum wiatru, taki sam stale, codziennie, a one jak zaczną śpiewać, to jest coś pięknego, to jest urok ogrodu i każdemu życzę, tak jak na moich filmikach, tego śpiewu ptaków. Co ranek, co wieczór, co deszcz, obserwować je można, jak się zachowują, jak latają, czy będzie padać, czy będzie sucho, czy będzie słońce, czy będzie deszcz, czy idzie ochłodzenie, bo też one już, jak się zimno robi, zbierają się do tych lotów. Też są ciekawe zjawiska, bo zawsze ich więcej się robi w jednym miejscu. Albo jak przylecą na te jarzębiny, na te ostrokrzewy, no to można stać godzinami i patrzeć, jak to wszystko fajnie się zachowuje. No ale przede wszystkim mówię, taki czynnik gospodarczy, takie wyzyskiwanie tych ptaszków w celu ochrony tego ogrodu, żeby populacje szkodników nie były zbyt duże. Nie wiem, czy to cię zadowala, Michalina. Tak. Co? Budki lęgowe znajdziecie w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl. Tak, i warto je mieć. Nawet jak mi się wam ptaszki nie zasiedlą przez dwa lata, to warto mieć chociaż te budki dla tych żyjątek, które tam sobie przenocują. Często to nawet bywa myszka, ale ma się gdzie biedna schować i gdzie przenocować. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz pomóc naszą działalność oraz nasz kanał na YouTubie i naszą działalność w sieci, zachęcamy Cię do zakupu w naszym sklepie internetowym. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. Bardzo nam miło poinformować, że również w październiku trwa przedsprzedaż naszego kalendarza ogrodniczego. Tutaj widzicie kalendarz na 2022, czyli ten aktualny, który macie. Tutaj wydany w poprzednim roku na 2021. Teraz pracujemy nad kalendarzem na rok 2023 i teraz w naszym sklepie internetowym możecie zamawiać, składać zamówienia w formie przedsprzedaży. Dziękujemy. A moje pędrakołapy już na wylocie. Piękny, ostry dziób. Tak sobie radzą z pędrakami, super. Że aż im zrobiłem kilka takich dużych budek. Bo warto, nie trzeba stosować żadnych środków, same sobie poradzą. Zobaczcie ten dziób,
3-4 cm pod ziemią, ładnie je wygrzebuje. Nadzieje. I nosi młody. Proszę. Jaki okazały.